Dzień dobry, słuchajcie, znacie mnie, wiecie, że nie gram kurwa w wyścigówki raczej nigdy, więc dzisiejszy odcinek to jest tylko tak naprawdę sprawdzenie nowego Need for Speeda i trochę poopowiadanie o tym, jakie ja miałem doświadczenie z Need for Speed w ogóle z całą serią. Nie była ona jakaś zaskakująco mocna. Znaczy to doświadczenie nie było jakoś zaskakująco mocne, a mam tego Need for Speeda i grzechem by było nie sprawdzić po prostu, czy to jest w ogóle dobre, kurwa, czy nie. Let's find out, nie bójcie się, to nie będzie seria. Więc nie minusujcie mi tutaj od razu, kurwa, że ja pierdolę kolejną wargę serię, kurwa, skończ najpierw wszystko, co kurwa, kurwa. Sprawdźmy sobie po prostu tego Need for Speeda, chcę zobaczyć, z czym to się je, no. Ostatnią grą wyścigową, która mnie zauroczyła, no to był Burnout Paradise. Znaczy, wcześniejsze części Burnouta mnie o wiele bardziej zauroczyły, ale Burnout Paradise był ostatnim takim. BMW i8 mam, ja nie jeździłem takim. Zginęła mi ostatnio Borba. Chevrolet Corvette, kurwa, ale ja bym wolał nie 2017, tylko takiego starszego. Dostępna dodatkowa nagroda. 5 premii, Mitsubishi Lancer Evolution. Graj online, graj w pojedynkę. Można grać online? I co wtedy się dzieje? Nie wiem, kliknąłem online, zobaczymy co z tego wyniknie nam tu. No dobrze, kliknąłem graj online i zobaczymy co się dzieje, stanie. WFFL 86. Speed Hunter Showdown powraca. Palm City po raz kolejny będzie gościć najważniejszą imprezę wyścigową w stanie. Codziennie tysiące fanów gromadzić się będą w nadziei na ujrzenie najlepszych samochodów sportowych w akcji. Ale po zachodzie słońca można łatwo się znaleźć na znacznie bardziej niebezpiecznym terenie. Witam. To kurwa kamerzysta? Ona kręci dupą mnie, ja jej mówię selabi. Podziemna scena skupia śmiałków i maniaków prędkości, gotowych na zasady i łamać prawo. Ja jestem w tych podziemnych, czy nie? Chce się zmierzyć porucznik Frank Mercer z Palm City, szef nowo utworzonego oddziału pościgowego. Na ulicach nie ma miejsca na nielegalne wyścigi. Dlatego jest z nami czarny gość i żółta laska. W kryminalnych działaniach? Nie, ona jest latino. A jeśli myślicie, że możecie uniknąć kary dodając gazu, to czeka was niespodzianka. Będziemy was ścigać szybko i wyjątkowo bezwzględnie. Uwierzcie mi, nie ma żadnej ucieczki. No dobrze, czyli kurwa... To, co było w 95 roku, DMA Design sobie wymyśliło. Odejdźcie się, Joe, jak ci idzie? Trzymam się jakoś. Dobrze, nie zdejmuj nogi z gazu. Rozumiem, że gaz jest tutaj, jak dobra. Jak tam, Richie? Niezłe tempo w tym wyścigu, Anna. Wiedzieliśmy, że nie będą się tackać. Tutaj stawką jest liga. Dalej, będzie dobrze. Jest dobrze. Ja zawsze wolałem ten widok. Przecież cały czas gaz do dechy mam. Dobra, uwaga, jedziemy do centrum. Spodziewajcie się kłopotów. Hej, mamy towarzystwo po prawej. Za policję? Zobaczymy, co potrafią. No dobra, zapierdalam. Znam tego glinę. O, słodko. Serio mówię, to wredny typ. Ale nam się trafiło. Już nie mam nitro. Puści, Anna? My też nie. Ta, mów za siebie. Czyli taka bardzo nie symulacja. Richie! On serio zwiał? Jak się boją. Ej, fuck. Widzę ich, jadą na północ przez miasto. Zatrzymaj auto, już! Spierdalaj. Uwaga, odcięliśmy północny wyjazd. Przed tobą, skręcaj w prawo! Spoko. Fajnie mi to wyszło. Ale oni zawsze jadą szybciej niż ja. Jest
No co ty, kurwa? Coś jeszcze w baku, użyj tego! Nie urwiemy się temu helikopterowi! Zostaw to mnie! Teraz się włączyło nitro, akurat na zakręcie, kurwa. No dobra, udało mi się. Znikajmy z ulic! Dobry pomysł. Udało mi się. Nie było to w ogóle, kurwa, nawet odrobinę trudne. Ale nawet odrobinę! Anna, jestem na mostie. Ten liniarz próbuje mnie zepsuć. I mu się udało. Zabiłeś gościa, człowieku. Co zrobiłeś? A nie, nie zabiłeś go. Co zrobiłeś z tą rybryką? Z czym? Straciłeś wóz? On stracił wóz. Nie, Shaw. To twoja wina. Pożałujesz, że to przeżyłeś. Czemu go kopnął, kurwa? Czemu go kopnął, kurwa? Co ty chcesz zrobić? Wysłać wiadomość. No co? Stój! Stój! Hej, hej! Słyszysz? Tutaj są kamery, nie widzisz? Co? Czekaj. Pierdolę, czemu on go kopnął, kurwa? Co to za gliniarz? Tak teraz pracujemy? Ekipy muszą się nauczyć. Kiedy próbujesz ośmieszyć mój oddział, są konsekwencje. No i co to są za konsekwencje? Frank, bądź rozsądny. Chcesz wysłać wiadomość? Wyślij posłańca. Co, chcieliście go zabić, kurwa, może? Ty, wynoś się z miasta. A jak zobaczę tu ciebie, albo twoją ekipę, to dołączysz do tego wozu. Zrozumiano? Wstawaj! Nie boję się ciebie. Przekaż to kumplo. No niesamowita historia. A jaki Adidas, proszę państwa. Musisz chodzić w tej maseczce, kurwa. Gdzie masz samochód? Hej! Pieprzę to, Anna. Odpadam. Wracam do Ventury i zabieram Liciego. Skąd wy w ogóle macie te, kurwa, samochody? Ja pierdolę, skąd wy macie tyle pieniędzy, skurwysyny? Zamierzasz iść do Ventury? Tak. Radź sobie. Czyli tutaj bardziej jest nacisk położony na fabułę, no to w przeciwieństwie do Burnout, gdzie po prostu były czyste wyścigi i jakby czysta jazda. Tutaj jest jednak fabuła, nielegalne wyścigi. No spoko, ale nie było innego wyboru, nie? Jakby... No, plus ten gameplay był taki prosty, kurwa, że... Warsztat rodziny Rivera, no. I co, teraz będę zaczynał od początku, od jakichś najchujowszych samochodów, tak? Fajnie by było akurat, tak jak w Gran Turismo było, że naprawdę ścigali się jakąś starą Hondą, kurwa. No nie, no, ale to są zajebiste auta, kurwa, Mustang. O, hej, zaraz przyjdę. To są takie klasyki, które chciałbym mieć. Dodge Charger, kurwa. Shelby. Och, kurwa, Ford GT. No tak, złote. Mój mechanik ma dokładnie tak samo. To jest Nissan? Tak? Nie. Walka z przestępczością. Bla, 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 bla. Zamknij mordę. Nasza praca to coś więcej. Polega ona bowiem na komunikacji z wami. On zahajlował, widzieliście? A także waszych historii. Bo tak się buduje lepsze społeczeństwo.
Tak się buduje bezpieczniejszą przyszłość dla... Czy moglibyśmy trochę gameplayu dać, kurwa? Zawsze się na takie stężenie bredni. Słuchaj, nie lubię tego, ale jak szukasz fury, pokaż mi dowód. Co, Nissan Skyline? Wiemu gliniarzy. Mogłem mieć podrabiany dowód. I co, i teraz, że mam niby postać stworzyć, czy co? Słuchajcie, no szczerze mówiąc, nikt mi się tu, kurwa, z tej ekipy nie podoba. Tak na dobrą sprawę. I nie widać ich za bardzo, kurwa. No te wezmę tak o Hemingwaya, kurwa. Może być. Nie można swojej stworzyć, bez sensu. Nie jesteś stąd, co? Jestem Lukas. Czym mogę pomóc? Lukas, chuja ręką nie osukas. Wyglądam tak jak ty. No, niezłe. Na showdown? No, chciałbym się pościgać. Wiesz, nie ukrywam, jest ostatnio naprawdę niesamowity popyt, więc wybór jest mały, te są do wzięcia. To nie jest top, ale są dobre. Obejrzyj je. No mi się bardziej podobają niż tamte, kurwa, którymi jeździliśmy. No jest Mustang 65, kurwa, przepiękny. BMW M3 Evolution, to nie moja bajka akurat. Nissan 180SX Type, też nie do końca moja bajka. I Chevrolet Camaro, kurwa, i chyba ten Camaro do mnie najbardziej przemawia, ale zobaczmy jeszcze tego. O nie, 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 nie. Camaro jak to? Jest nietykalne. Jak to nietykalne? No dobra, no to Mustang. Amerykański klasyk. No niech będzie Mustang, mi się Mustang podobał o wiele bardziej od tamtych. To jest, kurwa, 67 Mustang. To są Mustangi, a nie te gówna, co wszyscy youtuberzy teraz nimi jeżdżą, kurwa. To jest taki syf. Co ty na to? Designerski. Jeszcze te paski, kurwa, na górze. Co to jest, kurwa, Dodge Viper? Dodge Viper mógł mieć paski, był super. Kiedyś. Dobra, dokąd teraz? Masz parę wyścigów do wyboru. Ten w centrum to długie, łagodne wiraże. A ten w Eden Shores to same ostre zakręty. Wybierz jeden i wyznacz na mapie trasę do niego. Okej. Okay. Te wszystkie trofea. To twoje? Nie, mojego staruszka. Wow. Roberto Rivera. Pan Prot. Własnoręcznie odbudował tego żółtego Camaro, rocznik 67. A potem został mistrzem. Zostawił mi właśnie. Chyba był dobry. Wszyscy tak mówią. Showdown to tutaj duże wydarzenie, nie? Nie narzekam. Dla interesu. Nie, ja muszę tak jeździć, kurwa. Dla startujących szansa na zgarnięcie grubej kasy. A jak się zaczyna wyścig? R1, dobra. No dobra, sprawdźmy te wyścigi. Yeah. No ten Mustang jest piękny. Piękny, kurwa, samochód. Jakbyście chcieli mi kiedyś kupić taki... Nie, no zrzucić się po prostu. Widzowie, to spoko. Hey Dex, bądź miły dla mojego kupa. Wygram tym Mustangiem? Dobra, tam jest Honda jakaś, dwie Hondy. To już jest wrakiem. Dołączysz do nas? Nie. Prowadzę treningi dla świeżaków, jakbyś się chciał podszkolić. Zamknij mordę, tu jest nowy Mustang. Bardzo śmieszne. Znaczy nowy jak nowy, no. Jest Honda, kurwa. Powodzenia, kurwa. Nie mam nitro, nie? Nie czekaj na mnie, jedź dalej! Dobra, jestem pierwszy. Co ty? Że ja niby? No przyznam, że nie jest... Ale tak łatwo się nie poddam!
Nie jest to jakaś kurwa filozofia wielka. Dobrze sobie radzisz, świeżaku. Oj nie! O kurwa! Ja pierdolę, co to było? No dobra, ale wygrałem, no. Co to było? Dlaczego mnie tak wyjebało, no? Przeleciałem przez te barierki, nic się nie stało, kurwa. Nagroda 8600 dolców, kurwa, proszę bardzo, do kielni wpada. Bru, Iskra, Monika, Dex, Nikita, ła, kurwa. Wygląda na to, że wóz dobrze się prowadzi. Słuchaj, mam parę spraw do załatwienia na mieście. No i co? Najlepiej wydaj teraz tę całą kasę na zestaw Nitro. Mnie się skończyło, ale możesz taki kupić w sklepie z częściami. A ja ci go zamontuję. Mała porada. Jeśli chcesz liczyć w showdown, musisz ciągle inwestować w furę. A to kosztuje. Ścigasz się, wygrywasz kasę, udoskonalasz wóz. To pozwala ci wygrywać coraz ważniejsze wyścigi z coraz większymi nagrodami. Tak to w skrócie wygląda. A pierwszy krok to zakup tego zestawu Nitro. Będę o tym pamiętał. Jak kupujesz u mnie samochód, to serwis masz w cenie. Nieważne, jak świetnym jesteś kierowcą. Każdy potrzebuje dobrego mechanika. Naprawdę? Naprawdę serwis, jak kupuję samochód, to jest serwis w cenie? Na własną rękę? Nieźle. Proszę bardzo. Mówię tego, że byłoby ci łatwiej z kimś do pomocy. Jeśli wybierasz się do sklepu z częściami, możesz zajrzeć na stary tor wyścigowy. Teraz jest opuszczony, ale swego czasu wiele się tam działo. I czasem jeszcze się dzieje, jak nikt nie patrzy. Dlaczego jest zamknięty? Myślałem, że to miasto... Przerwałem ci niestety. Dawaj nitro, kurwa, glicerynę, skurwysynu. Kurwa, jaki rozstaw kół pojebany. Ja się tak nie znam na autach, ale to są takie... A, to ona, no tak. No to jest do driftu, nie? Halo! Galej, otwórzcie! Słyszę, że ktoś tam jest! Co ty pukasz? Mają to gdzieś. Ała. Lukas ci sprzedał? Tak. Ona ma Nissana, no. W sumie tak. To mój brat. Aha, no tak, widziałem cię na zdjęciu. Moje. Wygrałam nim pierwszy wyścig. W sam raz dla kogoś, kto zaczyna. Dobrze wiedzieć. Możesz mi wyjaśnić, o co im chodzi? W mieście brakuje części przez showdown. Sprzedadzą, wiedząc, że zrobisz z nich dobry użytek. Może zrobię. Okej. Świeżak w siebie wierzy. Świeżak, o Jezus, spierdalaj. Udowodnij, że coś potrafisz? No pewnie. Daj telefon. Po co? Jestem Anna. Nazwisko wyrobisz tylko w jeden sposób. Wyścigi. Co, to tyle? Muszę podzwonić. Tylko go lepiej nie zgub. Odezwę się. Nie rozumiem. To ona się odezwie, przecież... Ładny dźwięk, ładny. Ale ja najbardziej nienawidzę tego pierdzenia, jak jedzie i tak pierdzi, kurwa, ten samochód. Pogadam ze swoimi poprzednikami, a ty możesz jechać do Kiss. Jest tam stacja benzynowa, tam się spotkamy. A, i ściągnęłam ci apkę na komórkę. Dzięki. Działa jak skaner policyjny. Wszyscy jej używamy. Przyda się, uwierz mi. No to fajnie. Jestem na stacji. Hej, tu Dex. Lukas dał mi twój numer. O, cześć. Między kolejnymi wyścigami showdown organizuje trasy treningowe. Możesz doszlifować umiejętności. Bez zobowiązań, za to sporo zabawy i drobne nagrody. No i mam mnóstwo ciekawych historii o Lukasie. Brzmi nieźle. Świetnie. Zadzwonię przed kolejnym spotkaniem. Cześć. No jest tu stacja. Otwieram mapę. A ja mam się z nią spotkać. Aha, tutaj. Zdobyć rozgłos, nowa misja, trasa. Nie, no ja zdecydowanie wolę tak jeździć. Nie wiem, czy jest ktoś, kto jeszcze tak jeździ? Czy wszyscy jeździcie w tym trybie
że widać samochód. Bo ja najbardziej lubię właśnie tak jeździć. Tylko w GTA kurwa się nie dało na przykład. Źle się tak jeździło. A tutaj jedzie się całkiem spoko, tylko no w ogóle dosyć mocno trzyma się auto na wierzchni. No a wracając do serii Need for Speed. Ja najwięcej grałem w trójkę. W trójkę grałem kurwa na PC-cie. Naprawdę spędziłem dziesiątki godzin. Tak, tylko dzwonię. Jak tam bus? Lepsze to niż chodzenie. Wiem, że to nie mistrzostwo świata. No co wy pierdolicie? Zajebisty jest ten bus, kurwa! Dzięki, że mi go załatwiłeś. No i serwis masz w pakiecie. Ja wiem, już mówiłeś, kurwa, co się tak... Słyszałem jakieś dziwne odgłosy, ja się tym zajmę. Dzięki. Wiesz, gdzie mnie szukać. Cześć. Start. Zdobądź roz... O, fajne przejście. No, tak jak mówiłem, w następnej części tak grałem średnio. Tam Hot Wanted, Hot Pursuit, znaczy Most Wanted i tak dalej. Ale no najbardziej mi trójka. Trójka, kurwa, najbardziej mi utknęła w głowie. Spoko, jedźmy. Dokąd jedziemy? Przy plaży odbędzie się wyścig. Nie jesteś jedyną nową twarzą w mieście. Pewnie chcesz zobaczyć, jak wypadasz na tle innych. No pewnie. Dobrze, że mogę rozpierdalać latarnie, nie? Wyścig to szansa, żeby wyrobić sobie nazwisko. Bez tego ani rusz. Chcesz wydać te fundusze z Showdown na lepsze części lub zdobyć więcej zaproszeń na wyścigi? W takim razie ludzie muszą dowiedzieć się, kim jesteś. A nocne wyścigi są najlepszym sposobem na dokonanie tego. No dobrze, tak zrobimy. Co jest, Drivera? Myślisz, że możesz zorganizować wyścig, a ja się nie dowiem? Taki był plan, Ken. Ale tu jestem! Ale tu jestem! Nubom! Nubom! Nuby, kurwa! Słabe wbijać się na wyścigi, na które nikt cię nie zaprosił? Kiedy wyjeżdżasz na drogę, wystawiasz się na ostrzał. Słyszysz dzbanie? On mówi do mnie? Pewnie, że do ciebie. Ja tu jestem numero uno, zapamiętaj to sobie. Czy on powiedział numero uno? Pokonaj go, nawet gdyby miała to być ostatnia rzecz, jaką zrobisz. Proszę. Numero uno, kurwa. Skręć w prawo, już prawie jesteśmy. Coś jeszcze muszę wiedzieć? Ukończ wyścig, to pogadamy. Ja pierdolę, jak się z nią jedzie chujowo! To tu! Zobaczmy, co potrafisz. No dobra, fajnie. Strasznie się z nią chujowo jechało, tak nierówno bardzo. Jak iść z kimś, z jakimś NPC-em, który idzie... Nie biegnie, ale nie idzie też wolno, a jak ty biegniesz, to go wyprzedzasz cały czas. Chcę się sfilmować podczas jazdy. Tylko złap dobre ujęcie mojej dupy! Spadaj, Kenny! Możemy? Flipper, Kenny i Karo. No gdzie ty, kurwa, Kenny, jedziesz? Ja nawet nie mam nitro! Hej! Jeśli chcesz driftować, spróbuj dodać gazu, ubierając zakręt! No co ty? Co ty, kurwa, nie powiesz? No fajnie by było, gdybym ja, kurwa, zgarnął pierwsze, nie ty. Nie można dzwona zrobić, nie? Oni nie pozwalają, kurwa, jak masz drogie samochody, takie prawdziwe, robić takich realistycznych dzwonów, jak w serii Burnout. Właśnie dlatego w serii Burnout nie było prawdziwych samochodów. No i proszę, kurwa, kto jest pierwszy? Pierwsza noc, pierwsza wygrana. Przyfarciło ci się. Pewnie, że mi się przyfarciło, kurwa. Zazdrośniku jebany. Mam zarąbiste ujęcia z wyścigu. Jakie? Muszę je zaraz wrzucić. Hej, obczaj to. Jest tu coś, co ci się podoba? Wszystko. Będą się chcieli ścigać?
Bardzo śmieszne. Musisz się postarać, żeby dostać od nich szansę. Przecież pierwsze miejsce zrobiłem. Od ligi. Działają tu od lat. Showdown zapewnia dopływ świeżej krwi, a oni obserwują i wyławiają talenty. Jeśli BMW? Zostaniesz, masz wszystko. Najlepsze auta, wyścigi. Z ilakami tam było? Chcesz wiedzieć, dlaczego co noc O kurwa, jaki pick-up to Ford? Masz odpowiedź. No fajne są te fury, fajnie to pooglądać i tak dalej. No Lukas prawie się dostał, ale zrezygnował. To do niego podobne. Do wszystkich, mamy zgłoszenie wyścigu ulicznego. Ostatnio widziano cel jadący szybko w pobliżu Cholera. Musimy spadać zanim zjadą się winę. Wysyłam ci listę miejsc w mieście, gdzie możemy się zadekować, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Aha, okej. Okay. Pojadę do Eden Shores i zmontuję ci kompilację. Szkoda. Dobrze się bawiłem. Możesz ścigać się dalej jak chcesz, twój wybór. Tylko pamiętaj, jeśli wpakujesz się w kłopoty, nie daj się złapać. To nie pomaga w wyrabianiu nazwiska. Goni mnie? Kurwa. Widzę podejrzany pojazd. Gdzie jest kryjówka? Tu. Fuck! Powinno mi się udać zepchnąć go z drogi. Przyślijcie tu wszystkich, którzy odbijają się na komisariacie. Nie możemy wysłać więcej jednostek. Oj, źle pojechałem. Szybko do kryjówki, proszę państwa. Hej, nie jesteś jeszcze wrogiem publicznym numer jeden. Będziesz mieć większe szanse na zgubienie tych radiowozów na prostych odcinkach. To jest prosty odcinek, nie? No już jadę, kurwa, czekaj. Kurwa! Ale oni cały czas tutaj są! Znowu znalazłem tę gminę. Hej, właśnie słyszałam na skanerze, że trwa pościg. To nie... Ja! Pogadamy później. Aha, zakończ pościg. Właśnie zauważyłem nasz cel. Musimy go do poddania się. Jak ta misja nieudana? Rozpocznij ponownie. Jak to misja nieudana, kurwa? Gdzie, kurwa, nieudana? Co to było? Tak, przez przypadek wszedłem w tryb zdjęć. Pytacie pewnie, dlaczego nie leci muzyka, no to... Wyobraźcie sobie, że dlatego, żeby, kurwa, nie nałożyli mi braku praw. Cyk, kurwa, jestem w garażu. Koniec nocy. Jak na pierwszy raz. Masz przed sobą długą drogę. Saldo? Nie, czemu nie dostałem nic, kurwa? Tam nie było jakichś pieniążków za to? Za kurwa... Poziom drugi, come on. Respekt, kurwa. Następnego ranka. Z chuja została spita śmietanka. Setki wyświetleń. Kto, my? Patrz, kto wpadł. Setki wyświetleń, come on. Widzę, że moja siostra cię oprowadza, tak? Tak jakby. No wiesz, jeżeli ściganie... Będziemy parą potem? ...na komisariacie? To albo może się chociaż prześpimy ze sobą? Tylko kto z naszej dwójki był przymknięty? Ej, dostałem nauczkę. Nauczyłeś się tylko jak być... Czy on ma takie same tatuaże jak jeśli ja? Jeśli ekipę, to pora odpuścić. Lub wrócić na studia. To nie dla mnie. A co do ekipy?
nie byli gotowi. Ale może mam kogoś, kto jest. A, tak ci się tylko wydaje. Ale z tego, co ostatnio słyszałem... Czemu nie macie kolorowych tatuaży żadnych? Mira la calle está caliente. Está caliente. Wiem wszystko. Tatko mówił mi to samo. Tatko! Tatko, kurwa, kto mówi tatko? Kalmate, kalmate. Gdzie będziesz? Dobre pytanie. W warsztacie? No. Ciągle ktoś tu śpi. Serio? Znajdź wolną sofę, jest twoja. Tak jest! Mogę być w warsztacie, jest! Och, już jej dotyka, kurwa, patrzcie. Zdobądź rozgłos. Dawaj mi te, kurwa, pieniądzory. O, przepraszam za to zamieszanie. Podłączmy to nitro. Dobra. Osiągi. No nie, na nic więcej sobie nie możemy pozwolić. Gotowe. Napęd. No tak, na nic mnie nie stać. Jestem biedny! Aktywne, pasywne. No chuj, nic z tym już nie zrobię, nie? Dobra, mamy nitro. Personalizacja, możemy coś nad woziem zrobić, ale to też przednie koła, felgi, kolor. Cyk. Tarcze hamulcowe. Ja nie mam nawet kasy, kurwa, na tarcze. Zaciski hamulcowe to też nie mam. Nakładki na progi to tutaj niewiele. Lusterka też nie. Tylne butniki też nie. Światła też nie, kurwa. Zderzaków, kurwa, też sobie nie zrobimy. Lakiery i winyle. Edytuj winyl. Kolor lakieru. Kurwa, dobry. Ale ładny. A te dekale, co to są? Aha, okej. Okay. Aha, dobra, jakieś gówna. Nie, to na razie pierdolę, kurwa, zostawmy tak. Ładny samochód, kurwa. Zapisz zmiany. Pyk. Dźwięk wydechu. A łagodne? Fabryczny. Siarczyste, nie? Metaliczny jeszcze. Nie widzę, kurwa, jakichś zmian tutaj, jakichś, szczerze mówiąc. Mamy wszystko, kurwa. Spersonalizowane. Na twoim miejscu wyjechałabym na miasto nocą. Kasę na ulepszenia dostaniesz, budując swoją reputację. No noc, noc, wiadomo, że noc, kurwa. Ja się tam nie boję gliniarzy. Słyszałam, że przerabiasz swoją brykę. No, no co widzę, ty? Że poważnie do tego podchodzisz. No pewnie. Inaczej by mnie tu nie było. Wiesz, jak chcesz się dostać do ligi, to nie zrobisz tego w pojedynkę. Z tego, co słyszałem, ty też nie. O tym właśnie chciałam pogadać. Myślę, że możemy pomóc sobie nawzajem. Myślisz? Załóż ekipę, chyba że masz lepsze oferty na stole. Właściwie to mnóstwo. Przestań. To jak? Graj w pojedynkę, kurwa. Dobra, dobra, za chwilę. Cel, pierwsze miejsce. Możemy? Jeszcze nitro nie ma co, kurwa, uruchamiać. Dobra, taka jest trasa. Trochę mi się tu pojebało. Miałem nadzieję,
Kurwa, nie mam nitro. Dobrze! Ajajajajajaj, myślałem, że się wypierdolę mocniej. Ojoj, kurwa! Fajnie, że można ścinać zakręty, kurwa. Pozostało 500 metrów, cudownie. No to wygraną mam w kieszeni. A i tyle, tak? Gonicie własny ogon. Koniec pościgu. W porządku, ale za moich czasów nie odpuszczaliśmy, póki nam nie wybuchły anka. Wyeliminuj radiowozy. Nowość. Inicjacja sprint, dawaj. Tutaj dużo jest opcji. To nie ulega żadnej wątpliwości. Znaleziono stacje benzynowe. Graj w pojedynkę, cyk, dawaj. Iskra, Kojo, Nikita, ci sami. No to już ich dymam, kurwa, na samym początku. Tak to trzeba robić, kurwa, kochani. Nie ma co się, kurwa, patyczkować tutaj. Policja, nie. Ładnie się biegi zmieniają. Tam jedzie policja, ale chyba nas nie dogania, co? W zupełnie inną stronę pojechały fajfusy. Z drogi, kurwa! Oj, kurwa, wyjechałem za mocno. Dobrze, że tutaj ta gra tak, kurwa, w ogóle cię nie karze za to. O, już meta za chwilę. 500 metrów. Pyk. 800, kurwa, 7, skurwysynów. Następny poziom. Kurwa! Rozjebie wam te wasze... Wow! Jak to dobrze, że nie ja będę płacił za te naprawy. Cyk. No nie mam z nimi szans, oni są szybsi ode mnie. Wzrósł poziom obławy! Skanery dosłownie tu szaleją. Ktoś próbuje zdejść gliniarzy. Kurwa, trochę mnie ich ściga. Ja pierdolę. Ha! Myślisz, że tak mnie załatwisz? Aj! Ale zajebałem. No nic, rozjebałem samochód. Straciłem wszystkie pewnie punkty, co? Wszystko da się załatwić w warsztacie. Dostępne nowe samochody. Odblokowano samochód Nissan, dobra, Silvia Spec, Aero. To wszystko dzisiaj. No i co? No to jest taki jaki jest, kurwa, ten Need for Speed jest prosty w chuj, szczerze mówiąc. Jakąś tam miodność i radochę daje, więc nie jest źle, aczkolwiek no ja jestem jednak fanem Burnouta, więc ciężko tutaj to przebić. No jakby faktem do przebicia są te samochody, które są prawdziwe, no i można sobie, kurwa, odpisować Mustanga i to jest zajebiste. Dobra, słuchajcie, no to tyle ode mnie, tak jak mówiłem, one shot.
O, przepraszam, raczej nie będę wracał do tego. Dzięki wielkie, że byliście. Pa!